Przez województwo podlaskie przetacza się kolejna fala oszustw na wnuczka lub na policjanta. Kilka przypadków odnotowano również w obszarze działania suwalskiej policji. Tym razem oszuści podający się za policjantów dzwonili do mieszkańców naszego rejonu. Akurat w przeciągu jednej godziny, między godziną 12:30 a 13:30 zadzwonili do trzech osób, do dwóch kobiet i do jednego mężczyzny. Do kobiet dzwonili mężczyźni, natomiast do mężczyzny zadzwoniła kobieta podająca się za jego córkę, która rzekomo miała wypadek w Białymstoku, potrąciła jakąś osobę, no i że chce porozmawiać z ojcem rzekomy policjant. Oszust podający się za policjanta przejął słuchawkę i właśnie powiedział, że córka tego pana potrąciła w Białymstoku 70-latkę, no i że jakoś trzeba tą sprawę załatwić. Całe szczęście rozmówca, mam nadzieję, że też dzięki naszym apelom, zorientował się, że najprawdopodobniej jest oszukany. Podczas jeszcze rozmowy, bo warto też zaznaczyć, że oszuści dzwonią na telefony stacjonarne i podczas rozmowy z telefonu stacjonarnego już z telefonu komórkowego zaczął dzwonić na numer 997 i powiadomił policję. Sprytem godnym podziwu wykazała się pewna starsza pani, która posłużyła się drobnym podstępem. Jedna z mieszkanek naszego regionu odebrała telefon od mężczyzny, który podawał się za jej syna i twierdził, że też miał wypadek samochodowy, że potrącił pieszego. Kobiecie za bardzo nie pasował głos do głosu jej syna i kiedy mężczyzna zapytał, czy jest sama w domu, powiedziała, że jest z mężem. Wówczas rozmówca, oszust, poprosił kobietę, żeby poprosiła do telefonu tego męża, niby ojca. I kobieta już wtedy była pewna, że rozmawia z oszustem, ponieważ akurat tak się złożyło, że mąż tej pani już od pewnego czasu nie żyje. No a kto jak kto, na pewno syn o tej sytuacji ma wiedzę. Trzecia z potencjalnych ofiar znalazła inny sposób na ocalenie swych oszczędności. Inna z pani również została powiadomiona telefonicznie przez oszusta podającego się za policjanta, że też syn miał wypadek i że też tą sprawę należy jakoś załatwić. Ale też stwierdziła, że zadzwoni do tego syna, sprawdzi, czy wszystko jest w porządku i faktycznie okazało się, że syn nigdzie nie wyjeżdżał, nie miał żadnego wypadku, że wszystko jest w porządku. Analizując działania oszustów, dość szybko i łatwo wyłania nam się obraz mechanizmu, jaki wykorzystują w kontakcie z potencjalną ofiarą. Oszuści są to zwykle ludzie inteligentni, komunikatywni i to nie jest tak, że ktoś dzwoni i mówi od razu, że potrzebne są pieniądze, proszę wyjąć z konta, tylko zwykle nawiązują rozmowę, starają się wzbudzić zaufanie w swoim rozmówcy. Rozmówca często, właśnie osoba starsza, gdzieś tam złakniona tego kontaktu z drugim człowiekiem, jest zapytana o swoje dzieci, nawet często nieświadomie podaje imiona tych dzieci. Wówczas ten oszust, który, tak jak mówię, słucha uważnie, wykorzystuje tę informację i w dalszej rozmowie posługuje się imionami już tych dzieci, co w jego rozmówcy wzbudza zaufanie, jakiejś znajomości, czy z tymi dziećmi, czy z nim. Także tutaj no, bardzo proszę o zwracanie uwagi na to, tak naprawdę, co mówimy. I też tutaj apel do państwa, żebyście ostrzegali swoich rodziców, seniorów, że no, mogą się zdarzyć tego typu sytuacje, że niestety nie każdy jest życzliwy dla nich i może chcieć wykorzystać właśnie to ich zaufanie, dobroduszność i chęć rozmowy z drugim człowiekiem. Jak podkreśla Eliza Sawko, policjanci nigdy nie informują telefonicznie osób o prowadzonych postępowaniach. Nigdy też nie zwracają się o to, żeby ktokolwiek przekazał pieniądze. O prowadzonym postępowaniu informowane są tylko i wyłącznie strony postępowania i to osobiście bądź w formie pisemnej, na pewno nigdy telefonicznie. Także tutaj apel, żeby jeżeli tego typu telefon państwo otrzymacie, to od razu, żeby taka informacja wzbudziła państwa czujność, ponieważ na pewno nie będzie to policjant. Najwłaściwszym zachowaniem w przypadku odebrania takiego telefonu jest zakończenie rozmowy i powiadomienie o próbie oszustwa organów ścigania. Policja przestrzega przed nadmierną łatwowiernością.